Jesteśmy dzisiaj we wrocławskiej Leśnicy. Za moimi plecami widać budowę nowego osiedla TBS Wrocław o nazwie Leśnica 9. Dzisiaj jesteśmy na około 7% zaawansowania tych prac według harmonogramu. Kończymy pracę nad instalacjami podziemnymi, nad fundamentami. Wychodzą już tutaj budynki z podziemi, widać murowanie kondygnacji parterowych. Cała budowa zakończy się w ostatnim kwartale 2023 roku. Tak jesteśmy umówieni z wykonawcą i wszystko idzie zgodnie z planem. Powstanie tutaj 12 budynków mieszkalnych, w których będzie 301 mieszkań na wynajem w systemie budownictwa społecznego i 10 lokali usługowych. Każdy z tych budynków tutaj będzie miał własną instalację fotowoltaiczną do zasilania w elektrycznych części wspólnych. Natomiast pod osiedlem powstanie system retencji wód opadowych, które będą później odprowadzane stopniowo do płynących w pobliżu rzeki Bystrzycy. I dużym atutem tego osiedla będzie też przemyślana, zaprojektowana przez architektów krajobrazu zieleń, dopasowana gatunkami do warunków siedliskowych w tej okolicy.